Siema wszystkim, bracie Szykłania, pozdrawiam wszystkich widzów na moim kanale, kochani. Jesteśmy w Sosnowcu po odbiór Dafika. No i słuchajcie, kochani, jest godzina 19 z groszami. Wyjazd mam jutro, dopiero stąd wyjadę koło 7. No i dlaczego tak przyjechałem? A dlatego tak przyjechałem, ponieważ wcześniej. Po pierwsze, nie myślałem, że tak ładnie pójdzie tutaj dojazd, ale to raz, a dwa, kochani, ja wolę się wyspać przed wyjazdem w aucie, dlatego wolałem sobie przyjechać już sobie prędzej, niż tłuc się tutaj, powiedzmy o tej pierwszej, 12 w nocy, czy tam o pierwszej nawet w nocy, i jechać bezpośrednio i na wyjazd. Wiecie, to jest troszeczkę takie nie? Wiecie, o co chodzi. Zmęczony przyjeżdżać i ruszać trasę, no to jest bez sensu. Także lepiej sobie przyjechać, się przespać w samochodzie normalnie i gitara. No ale słuchajcie, po drodze zahaczyłem mojego kumpla z klubu, z naszego raczej klubu, teamu, Bibierzej, Szarpusia. Siema wszystkim, Bartaszek Kłania. Jestem w Bytomiu, także jakżeby mógł nie zajechać do mojego przyjaciela kochanego, Szarpusia. Pozdrowienia dla wszystkich. No, wbijajcie na kanał Świat Szarpiego. Są tam nasze wspólne odcinki z Farminga. I może wkrótce również będą ze Split Tyresa. No, także... Pozdro. No właśnie, jak widzieliście, ale... Jak wiadomo, Szarpuś mieszka w Bytomiu. Znaczy, kto śledzi odcinki z Farminga u Szarpusia i u Wujka Buchuna, ten wie. No ale obok Bytomia zaraz jest, wiadomo, rzut beretem Katowice, także nie obyło się bez odwiedzin u wujka. Moi drodzy, z tej strony wujek Bochun się kłania. Kręcę do was materiał z mojego studia, nie studia, Byłem nagrań. Moi drodzy, sprawa wygląda tak, że przez tyle lat produkowałem dla was różne materiały ze symulatorów, a nawet i z gier sensacyjnych. Jak dobrze wiecie, moi drodzy, mamy takiego jednego sąsiada na farmie w BBSJ, że no, na Szarpusia nasłał komornika i Szarpuś wszystko stracił. I ta sama osoba, moi drodzy, ta sama osoba dzisiaj przejęła moje stanowisko, moje centrum dowodzenia, to on, to właśnie on, moi drodzy. Przepraszam bardzo, co ty tu jeszcze robisz? Miałeś się pakować i na zewnątrz, panie. To już jest wszystko przejęte. Żegnaj moje stanowisko, papa. Pa. To mi się pa, przyda. Pa. Chodź, Aniu, idziemy. Tu sobie wcisnę. A ja tutaj stasuję. Nie, tutaj zostaję. Ostatni samolot mamy za 5-5, za 5 po. Dawaj, bo jeszcze umierzą. Ale ja tu zostaję. Pozdro dla całego świata! Tako, pozdrawiam! No, także kochani, witam z centrum dowodzenia u wujka Bochuna. Jak byłem się z Szarpim zobaczyć, także i koniecznie musiałem odwiedzić, także moich przesympatycznych przyjaciół tutaj, i wujka Bochuna, i córeczkę Anię, tak? No, tak także jest. Cześć! Dobra, kończymy to nagranie, bo trzeba pić. O, to. No też właśnie. Ja, kto jest na bieżąco z odcinkami z Farminga, ten załapał, o co chodzi. No ale kochani, to właśnie moi ziomale z teamu BBSJ, czyli Bochun, Bartas, Szarpi i Jacek, mój braciak. I tam sobie pogrywamy, słuchajcie, nagrywamy odcinki. To znaczy wujek z Szarpim nagrywają odcinki na Farminga, tak? Oczywiście serdecznie polecam, zapraszam. Tam różne śmieszne rzeczy się dzieją i tak dalej. Także kto nie widział, to zapraszam również do jak najbardziej subokrętowania kanału Szarpusia i Wujusia. No, także widzicie, słuchajcie, dojechałem tutaj, ale dojechałem i to powiem wam, że no jakby to powiedzieć, z bardzo dużym fartem. A dlaczego? No zobaczcie. Jesteśmy w Sosnowcu. Przyjechaliśmy po Dafa. Słuchajcie, ja jak berety, jadę sobie tak aigo primo, nie? I zobaczcie. Ja mówię, coś mi tak prychnęła 2-3 razy. Tak wiecie, no kurde, tak mówię, przerwa w dostawie paliwa, a tu zobaczcie, nie? Ani jednej krechy paliwa, kuźwa. I ja sobie tak jechałem.
Więcej kuźwa szczęścia jak rozumu. Ale na stację dotarłem. No, także można tylko podziękować, nie wiem, opatrzności, że udało mi się jeszcze na tą stację dojechać. A bez kitu jadę, słuchajcie, i takie przerwa taka w dostawie paliwa, nie, do silnika. I ja wtedy patrzę, mówię, kurna, to tu żadna kreska się nie pali od paliwa. No i można teraz wylać falę hejtu na Bartasa. Ty, taki owaki, to nie patrzysz, ile masz paliwa w samochodzie. Słuchajcie, ja jestem przyzwyczajony, jak na przykład w Audi, zatankuję do pełna i ja ponad 1000 km, ja się nie martwię, kuźwa, tak? Tutaj również przed wyjazdem zatankowałem to białą puszkę do pełna, słuchajcie. No i skąd ja nawet nie pomyślałem, nie patrzyłem, kuźwa, na to, tak? No zapaliła się tam kontrolka koło, no nie wiem, przed Bytomiem. No i ta jedna kreska się paliła. No to dobra, no spoko, jadę, nie? No ale że kurde, aż to tak, to nie wiedziałem, nie? No, ale dobra, winny się tłumaczy, nie? No. Dobra, kochani, słuchajcie, tak to wygląda. Teraz bardzo duże podziękowania dla wszystkich zbiórkowiczów. Bo naprawdę... To, co kurde się zrobiło na zrzutce, oczywiście głównie dzięki licytacjom, to jest naprawdę wielki szacun w waszym kierunku. Zwłaszcza właśnie Paweł Szewczyk, jeżeli dobrze, kurczę, mam nadzieję, że nie przekręciłem, bo nie przygotowałem się zbytnio, to jest takie ad hoc, szybkie nagrywanie. Paweł Szewczyk, słuchajcie, naprawdę szacun dla ciebie, chłopie, 810 zł. Na licytację za przelot lotnią, motolotnią, tak, z panem Mariuszem, z kierownikiem schroniska. No to jest naprawdę, kurde, szacun, nie? No. I jakby co, w dalszym ciągu oczywiście zbiórka na schronisko, kochani, trwa. Jak i również trwa licytacja. Aktualnie do wylicytowania jest naklejka Bartasa, jakby ktoś może chciał. Oczywiście, no słuchajcie, no... Ja nie myślałem, że to takie kwoty tam wskoczą, bo są trzy naklejki, to znaczy po jednej, tak? Po jednej sztuce dla najwyżej trzech osób licytujących, czyli trzy osoby, które najwyżej wylicytują. Tam jest aktualnie chyba 120, 115 i 110 zł. Do tych osób wyślę pocztą po naklejeczce, chyba że będą chciały, to nawet będą mogły mnie odwiedzić. Czekajcie, dobra, teraz nie będę szukał. Gdzieś tutaj mam te naklejki jeszcze. Oczywiście jak zjadę, słuchajcie, kochani, albo będzie można do mnie, jak ktoś będzie miał blisko, wpaść na herbatkę, odebrać tę naklejkę, albo wyślę pocztą pod wskazany adres. No, co tu jeszcze? Właśnie, patrzcie, nie powiedziałem wam jeszcze takiej ciekawej rzeczy, co mnie tutaj odkrochmaliło się. A więc tak, po pierwsze, podjeżdżam pod bramę, tak, do pana tam ochroniarza. No i mówię, że przyjechałem do samochodu i tak dalej. No ale pan patrzy, kwity, tu nie ma nic, że ja odbieram samochód i tak dalej. Ja już, powiem wam, się, kurde, zagotowałem. Gorąco mi się zrobiło. Nogi jak z waty. Mówię, kuźwa mać. Jeszcze się okaże, że będę musiał nockę w Aygo Primo. Ale oczywiście gdzieś do hotelu bym się, kurde, wybrał, bo to jest, no gdzie? No nie ma szans, żeby tu spać w tym samochodzie. No ale, no i tak od słowa do słowa, słuchajcie, no mówię, że... Czy ja mogę wjechać, ogólnie się wypakować i tak dalej. On mówi, że nie ma problemu, że mogę podjechać pod samochód, nie? A ja mówię, ale mogę zostać tu na placu w samochodzie? Bez problemu. No to ulga. No i dobra, kochani, wjeżdżam sobie na DAFA, tutaj na teren DBK, tak? Na teren serwisu. No i poszukiwania. No ale zobaczcie sami. No i tak, jeżeli wam powiem, zabawa w szukanego teraz, kurde, gdzie stoi? Gdzie stoi, jakby to nie zabrzmiało? Mój koń! Kurna! Naczepę widzę. Naczepa sobie stoi. No ale, kurde, DAF-a nie widzę. I teraz niech się jeszcze okaże, że DAF stoi, kurde, gdzieś na hali. To dopiero będą jaja. No ale to jest niemożliwe, kurde. Macie, zaraz wam pokażę. Chyba tutaj naczepa była, tak, patrzcie, naczepa jest tutaj. O, do połowy. No ale, kurde, nie widzę. Nie widzę, kurde, DAF-a. I co teraz?
I co teraz mam biedny zrobić, no? Zwłaszcza jeszcze pomaga to, że jest ciemno, kuźwa, nic nie widać. Cicho tu? Nie. Ja pierdziu. No i gdzie daw? Mały, gdzie jesteś? No nic, muszę wziąć tego. Chociaż ten pilot to ma taki zasięg, że szkoda gadać. O, masakra. Masakra, nie widzę nigdzie, kurde, naszego dafa. No właśnie, widzieliście? Tak to wyglądało. No i w końcu chwyciłem sobie za pilocika. I powiem wam, no, to się tak wydaje, ale kurde, no tak nie widać. Nie widać, bo ja tu wjeżdżałem. No i powiem wam, teraz jak się człowiek tak przyjrzy, no ale wiecie, no tutaj mnóstwo dafów, niedafów i weków stoi. No i tak wiecie, no kurde, jadę, przejeżdżam, nie widzę. No i w końcu chwyciłem za pilocika, naciskałem i tutaj się dafik do mnie odezwał. Błysnął mi kierunkami. Zresztą, o, nawet jest ten kawałek. Jest dziubasek! Znalazł się! Ja pierdziu. Ja już normalnie panika, nie? Już nie wiedziałem, choina. Dobrze, że wziąłem ten klucze i nacisnąłem i tak akurat, bo to jest na takim fyrtlu. I go praktycznie nie było widać. Dobra, znalazł się. No właśnie, pomrugał mi, kochany, kieruneczkami. Tutaj stoję, Baltasie, tutaj stoję, jestem po wymianie oleja i w ogóle, no. Dobra, koniec. Koniec gadania głupot, bo gadam głupoty. I jeszcze co miałem powiedzieć na sam pierw. Na sam pierw miałem kurde powiedzieć. Kto oglądał Bartas w powietrzu, tak? Brodnica z lotu ptaka. Ten wie, że mój kochany przyjaciel, ponieważ ja z panem Mariuszem jestem po imieniu, tak, pan Mariusz kazał mi mówić, także Mariusz, serdecznie cię pozdrawiam i bardzo serdecznie ci dziękuję za ten przelot, bo to było kurde, no coś niesamowitego. Powiem wam, że miałem stracha. Zanim tam dojechałem, to trochę się bałem, nie? Ale jak już wsiadłem do tej motolotni, to już jest całkowity luz, co Mariusz właśnie może potwierdzić, ponieważ za długo by tłumaczyć, nie będę wam tłumaczył. On wiedział, że po prostu ja zero stresu i jaram się tym, co po prostu widziałem, tak? Nagrywałem zresztą, kto oglądał, ten widział całą brodnicę, tak, z lotu ptaka. Także serdeczne pozdrowienia, Mariusz, dla ciebie za ten przelot. A teraz zwłaszcza, kochani, pozdrowionka dla mojej najcudowniejszej, najkochańszej sąsiadki. Kto zagląda na Facebooka, ten wie. Dla pani Iwonki, założycielki schroniska Reksio w Brodnicy. Bardzo serdeczne pozdrowienia. To jest tak kochana osoba, że powiem wam, to się nie da opisać. Na początek to było w piątek, tak. W piątek pani Iwonka, wyobraźcie sobie, przyniosła mi i Dorotce taką wielką babkę upieczoną z napisem u góry pięknym Reksio. Jak się mi nie uda, to dodam zdjęcie. Taką babę dostałem. No i słuchajcie, jeszcze żeby tego było mało, to pani Iwonka upiekła mi na wyjazd chlebek. Tak. I to też mam również na zdjęciu. Byliśmy z Dorotką właśnie u pani Iwonki, troszeczkę sobie poopowiadaliśmy, troszeczkę się pośmialiśmy i powiem wam, tak fajnej sąsiadki to kurde nikt nie ma, nie? To mogę wam potwierdzić, to jest taka fajna kobieta, że szkoda gadać. No, także kochani, no tyle. Miało to być na sam pierw, ale to będzie taka wisienka na torcie. Także pani Iwonko, serdeczne pozdrowienia i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękuję. Dziękuję za, ja i Dorotka, dziękujemy za i tą babkę, i ten chlebek, ponieważ to naprawdę takie swojskie wypieki, takie właśnie domowe, to są kurczę najlepsze. Zresztą, no któż by tego nie wiedział, tak? No, dobra kochani, ja się wpakowałem do autka, pownosiłem już sobie torby i swoje tam inne, wiecie, no laptopek i tak dalej. Także teraz czas odstawić białą puszkę. Białą puchę czas odstawić gdzieś pod płot. Zostawić klucz tam na portierni. No i wejść sobie do dafika, zdjąć tą folię pierwsze z tego fotela, o co widzicie.
po serwisantach, nie? No rzecz jasna, że mechanicy jak wsiadają do auta, to zakładają taki ala pokrowiec, tak? Foliowy na fotel, żeby tam od smaru czy od czegoś się nie ubrudziło. Także muszę to sobie tam poogarniać, poukładać wszystkie swoje rzeczy na miejsce i kłaść się spać i rano sobie wstać, podczepić naczepkę, którą widać było na materiale, tak jak szukałem DAF-a, widać było, gdzie sobie stoi, podczepić się pod naczepę i jechać na załadunek. Także trzymajcie się ciepło, kochani, Bartasz się kłaniał, dobrej, aktualnie teraz mogę powiedzieć, dobrej nocki, zależy kto kiedy to będzie oglądał, trzymajcie się ciepło, hej.